Janek, trochę twój transfer do Tychów przypominał telenowelę, bo od kilku tygodni w zasadzie mówiło się o tym, że możesz przyjść tutaj do Tychów. Czy ty wierzyłeś, że w końcu ten transfer dojdzie do skutku i czy od początku byłeś zdeterminowany, żeby wrócić na Edukacji 7? No dokładnie, nie było to łatwo, bo tam na ostatnie dni jeszcze coś wypadło, nie chcę mówić dokładnie co, aczkolwiek ja wierzyłem do końca, że się uda tutaj przyjść i przede wszystkim patrzyłem na to, żeby i drużynie pomóc w awansie i żeby minuty zbierać i czasami trzeba zrobić krok w tył, a żeby życie dało, żeby Bóg dał zdrowie, no to później 3-4 do przodu. Ten kontakt z kolegami na pewno cały czas był, bo byłeś obecny na meczach drugiej drużyny GKS-u Tychy, odwiedziłeś także prezesa Bartnickiego, no i także z twoim takim piłkarskim wujkiem cały czas masz okazję trenować. No tak, relacje zostały do dziś, także cieszę się, że tutaj trafiłem, tak jak odszedłem, to i tak te relacje wydaje mi się, że były bardzo dobre. Więc jak miałem tylko czas, jak byłem na Śląsku na weekend, to i przyjeżdżałem na mecze i przyjeżdżałem też na mecze pierwszej drużyny i śledziłem i też jak maturę pisałem, to odwiedziłem właśnie prezesa i chłopaków, także cały czas gdzieś raz na kilka miesięcy starałem się przyjechać i poczuć tą tyską atmosferę. A z tym piłkarskim wujkiem Sebastianem Itrzakiem był konsultowane to wypożyczenie tutaj do Tychów, czy to była twoja osobista decyzja? Nie, no na pewno wiele osób też miało wpływ na tą decyzję, aczkolwiek na końcu zadecydowałem ja, że to jest moment, w którym po prostu trzeba zrobić przysłowiowy piłkarski krok w tył, ale nie wydaje mi się tak, jak właśnie mówiłeś na początku, że taka telenowela, że tak to wygląda, bo uważam, że tu jest dobra drużyna i możemy zrobić jeszcze więcej. A propos trenera Itczaka, no to cały czas gdzieś, czy na kadrę jeździłem, to przyjeżdżałem, żeby trenować, także od małego treniczek mnie ciągnie za uszy i tak już chyba pozostanie. Minęło półtorej roku od twojego ostatniego pobytu w Tychach. Trochę się zmieniłeś, widać forma bardzo dobra. Jak generalnie te twoje piłkarskie życie zmieniło się w tych ostatnich miesiącach? No bo sporo na pewno się działo. No na pewno większa świadomość piłkarska. To mogę powiedzieć, trochę bycie samemu i wejście w wiek pełnoletni, gdzie byłem tam sam, no to nie było łatwo, także niektóre tam szczeble życiowe przeszedłem bardzo szybko, zresztą już będąc w Tychach przechodziłem je szybko, bo w wieku 15 lat już byłem w pierwszej drużynie. No także te półtorej roku tak jako można powiedzieć z chłopaka w mężczyznę, o może tak, zamieniło mnie to i na wiele rzeczy patrzę inaczej i wiem, że trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo uważam, że jeżeli jest zdrówko, no to resztę można osiągnąć na spokojnie. Powiedziałeś o mentalu, że był rozwój, a jak było piłkarsko? Myślę, że też za trenera Stokowca na pewno był taki przeskok, czułem go już na pierwszym treningu, że nie będzie to jakieś takie hop-siup, że sobie skoczymy i będzie fajnie, także no uważam, że jako właśnie piłkarz też myślę, że ten krok do przodu, myślę, że pierwszy rok na pewno, później zdrówko też nie pozwalało, decyzje kadrowe i tak to wyszło, że na ten moment, no można powiedzieć pierwszy raz od dawna 90 minut zagrałem, nie wiem czy pierwszy raz nie od roku na szczeblu centralnym zagrałem pełen mecz. W piłce jest tak, że generalnie numer 10 na plecach bardzo dużo waży, ale w Tychach chyba zdecydowanie bardziej waży ta ósemka. Tak z przymrużeniem oka konsultowałeś wybór numeru z Łukaszem Grzeszczykiem i dlaczego zdecydowałeś się właśnie na ten numer? No ja celowałem w numer, który tu miałem, to było 15, aczkolwiek już ktoś go ma, także nie mogłem ten numer. No i zobaczyłem, że numery na mojej pozycji, czy tam 6 było zajęte, no i widziałem, że od Grzeszcza 8 zostało, no to wybrałem ten numer, ale nie było konsultowane to z Grzeszczem. Wiem, że ja mu tam wysłał fotę, to tylko tam się zaśmiał, ale problemu z tym nie było na szczęście. Sponsor GKS Tychy.